I zdumiewa mnie za każdym razem, kiedy widzę, że wiele z tych osób jest zaskoczonych, że można modlić się własnymi słowami. Jak to? To tak jak z przyjacielem? Można po prostu powiedzieć to, co się ma w głowie? Kulturowo jesteśmy nauczeni, że modlitwa to są takie wierszyki, które mówimy Panu Bogu, zupełnie tak jak na akademii w szkole, które uczymy się na początku na pamięć, a później bardzo ładnie, bez zająknięcia mówimy Panu Bogu i On jest wtedy szczęśliwy. Tak jak grzeczne dzieci to robią względem rodziców czy nauczycieli. Te wierszyki recytujemy o określonych porach dnia, w określonych sytuacjach i wierzymy, że został ułożony przez kogoś, kto był wiele mądrzejszy i bliżej Pana Boga, bardziej uduchowiony, wiedział jak słowa dobierać i teraz my wystarczy, że będziemy powtarzali te słowa, a już wszystko będzie ok. Już mamy zapewnione błogosławieństwo od Boga, Pan Bóg jest szczęśliwy, my jesteśmy szczęśliwi, zrobiliśmy swoje, obowiązek spełniony. Te modlitwy funkcjonują jak jakieś takie zaklęcia. Wydaje się, że jeżeli my je wypowiemy jeszcze tak z uczuciem i głęboko i z zastanowieniem, to no nie ma bata, Pan Bóg musi zadziałać, nie ma innej możliwości, po prostu tak musi być, tak się stanie. Podczas spotkań kościoła ulicznego, kiedy jesteśmy na ulicach Gdańska, gdzie głosimy Ewangelię, kiedy mówimy o tym naszym osobistym doświadczeniu Boga, kiedy karmimy bezdomnych, kiedy pocieszamy smutnych. Wiele osób, które po prostu tamtędy przechodzą, chce rozmawiać o Bogu, przechodzi jakiś rodzaj kryzysu wiary i jest to bezpieczne dla nich środowisko, żeby móc porozmawiać. Zaraz wiele z tych osób ma przywilej modlić się i zdumiewa mnie za każdym razem, kiedy widzę, że wiele z tych osób jest zaskoczonych, że można modlić się własnymi słowami. Jak to? To tak jak z przyjacielem? Można po prostu powiedzieć to, co się ma w głowie? Oczywiście z szacunkiem, ale jednak w sposób bezpośredni. Widzę, że modlitwy, które płyną prosto z serca, które są inspirowane przez Ducha Świętego, dotykają serc ludzi. Wiele osób zostaje dotkniętych, wzruszonych, poruszonych tym, że Pan Bóg istnieje, że On naprawdę żyje, że On naprawdę działa w tym momencie, dlatego że Jego pocieszenie idzie razem ze słowami, które są inspirowane przez Niego samego prosto z nieba. Tego rodzaju modlitwy skutkują tym, że Duch Święty nie tylko pociesza, ale On przychodzi i uwalnia nas od grzechów, uwalnia od nałogów, od różnych słabości, uzdrawia te dziedziny naszego życia, serca, czy też po prostu wspomnienia, czasami uzdrawia ciało, dotyka się tych miejsc, które potrzebują naprawienia. Cała Księga Psalmów wypełniona jest modlitwami, które są uwielbieniem spontanicznym, dziękczynieniem, płynącym prosto z serca. Czasami jest pragnieniem i prośbą o to, żeby Bóg pokonał wrogów. Jest to taki swoisty podręcznik do tego, jak należy się modlić. Modlitwa to jest po prostu komunikacja z Bogiem. Nawiązywanie relacji niekoniecznie w sposób werbalny, chociaż najczęściej w naszej kulturze myślimy o wypowiadaniu pewnych słów, ale w Biblii znajdujemy modlitwy, które są westchnieniem, które są wyrażonym pragnieniem w stosunku do Boga, są rozmyślaniem, są podniesieniem rąk, czy też ułożeniem ciała w geście poddania się Bogu. Czasami modlitwą jest śpiew, czy też prorokowanie na instrumentach, tak jak było to za czasów Dawida. Czasami taniec, tak jak Dawid, który tańczył przed świątynią, to była jego modlitwa, to było jego oddanie Bogu hołdu. Czasami modlitwą może być po prostu przebywanie razem w Bożej obecności, bycie blisko, odczuwanie ciepła, które pochodzi prosto z nieba. To, co sprawia, że nasza relacja, komunikacja z drugim człowiekiem jest prawdziwa i autentyczna, jest to, że czujemy, że ktoś jest po prostu na nas otwarty, że wyraża w sposób prosto swoje myśli, nie próbuje ich jakoś chować, owijać w bawełnę, nie kombinuje, patrzy ci prosto w oczy, jest autentyczny, jest szczery i wie, że mówi tu i teraz właśnie do ciebie. Tak samo jest z Bogiem. Prawdziwa modlitwa to jest komunikacja niekoniecznie werbalna, ale to jest komunikacja serca z sercem. Jest to sytuacja, w której jest zaangażowane nasze wnętrze, nasze serce. Nie tylko nasze usta coś wypowiadają. Nie tylko intelektualnie wiem, że coś powinniśmy od Boga otrzymać, czy skądś dokądś dojść. Ale rozumiemy, że jest to coś, co Pan Bóg, na co On czeka, ponieważ pragnie, ponieważ tęskni, ponieważ nas kocha i ponieważ my kochamy Jego. I kiedy przychodzimy do Niego, kiedy modlimy się, to znaczy, że to jest to rozmowa jak z przyjacielem. Jest to otworzenie się bez ukrywania jakichś tajemnych spraw.
W Biblii znajdujemy modlitwy różnych kobiet i mężów Bożych i możemy się z nich bardzo wiele nauczyć. Tak widzimy, że Abraham się modlił, Mojżesz, Zachariasz, ojciec Jana, Miriam, Debora, apostoł Paweł, Maria, matka Jezusa, apostołowie. Widzimy, że tych modlitw jest dużo i za każdym razem odnajduje w nich dwie cechy, które są charakterystyczne. Po pierwsze, właśnie ta otwartość, autentyczność przed Bogiem, nieukrywanie niczego, otworzenie swojego serca. A po drugie, uznanie, że Bóg jest wielki i dobry i On wie najlepiej. Czasami przychodzimy do Boga i myślimy, że Go jakoś przekonamy, przekupimy, zakręcimy Nim, żeby tylko zrobił to, co my chcemy. Bez zrozumienia tego, że Bóg wie najlepiej. Bez poddania się, bez uniżenia się przed Nim. W momencie dopiero, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy rozumiemy, że On jest dobry i On wie najlepiej, to jak gdyby swoje serce ustawiamy w właściwej pozycji, że On może się z nami skomunikować, że On może nas jakoś naprowadzić na właściwe ścieżki, że On po prostu może działać według swojej woli w naszym życiu. Uczniowie Jezusa kiedyś przyszli do Niego, pytając Go: Mistrzu, jak mamy się modlić? Widzieli, że komunikacja z Ojcem była bazą, była fundamentem w życiu Jezusa. Z niej wynikało wszystko, co On robił. A ponieważ Jezus był Bożym Synem, który doskonale pełnił Bożą wolę i widzimy, że wszystko, co robił, było jakby strzałem w dziesiątkę. Był uniżony, pokorny, kierowany Bożym Duchem i przez to działo się tak wiele cudów, tak wiele zmian wokół Niego. Boże Królestwo mogło się rozprzestrzeniać. To samo widzieli uczniowie i chcieli tego samego w swoim życiu. Przyszli do Niego i zapytali, jak mają się modlić. Jezus odpowiedział słynną modlitwą pańską, którą teraz tak nazywamy, a która w tamtych czasach była niejako streszczeniem tego, o co możemy się modlić, w jaki sposób możemy się modlić. Modlitwa Ojcze Nasz nie jest modlitwą, którą jedynie mamy bezmyślnie wypowiadać słowo po słowie, jak jakiś wierszyk na akademii w szkole, ale to jest modlitwa, która zawiera bardzo wiele mądrości. Zawiera parę punktów, które są jak gdyby kwintesencją naszej relacji z Bogiem. I tak na samym początku mamy Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Na początku mamy skupienie się na Bogu. Kiedy przychodzimy do Boga, musimy uznać, że Bóg istnieje, że jest święty, że jest wspaniały i skupić naszą uwagę jedynie na Nim. Bardzo często przychodzimy do modlitwy już w takich momentach, kiedy jesteśmy zdesperowani, potrzebujemy tego, tamtego, siamtego i skupiamy się na tym, co my chcemy. Skupiamy się na sobie, że mamy takie potrzeby, że są tak mocno niezaspokojone. I Boże, zrób szybko, zrób coś szybko. To jest postawa, która nie pozwala na relację z kimś. Tak? Jeżeli ktoś do Ciebie przychodzi i po prostu chce czegoś szybko, a nie widział Cię ostatnie 2 czy 3 tygodnie, to dosyć marne szanse, żeby Ci pomógł. Żeby móc z kimś współpracować, żeby mogła być przyjaźń, właściwa relacja, to musimy poświęcić czas po prostu na bycie ze sobą. Kiedy przychodzimy do Boga, to skupmy się na Nim. Pomyślmy, jak jest wspaniały. Poświęćmy czas na uwielbienie. Na to, by tylko On wypełniał naszą głowę. Żeby tylko On był najważniejszy. Żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, kim On tak naprawdę jest. Następnie modlimy się o to, żeby przyszło Boże Królestwo. Przyjdź Królestwo Twoje. Rozumiemy, że Boża wola i to, co Bóg postanowi, jest najważniejsze dla nas. Znowu nasze potrzeby, te wszystkie ja potrzebuję, ja chcę, musi dostosować się, musi pójść dopiero za tym zrozumieniem, co pragnie Bóg, jaka jest Boża wola, bądź wola Twoja, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola pełni się tutaj na ziemi tak, jak się pełni w niebie. Czyli na początku musimy uznać, że Bóg istnieje, że jest dobry, że jest wspaniały, musimy wypełnić swoją głowę Nim, wypełnić się uwielbieniem dla Jego osoby. Następnie musimy uznać, uniżyć się, że nasze potrzeby są mniej ważne, że najważniejsze jest to, żeby Boża wola się pełniła, żeby Jego Królestwo przyszło, żeby zapanował ład i porządek, tak jak Bóg sobie to wyobraża. To jest bardzo trudna część modlitwy, dlatego że czasami tak mocno czegoś chcemy albo tak mocno potrzebujemy, że trudno nam będzie ustąpić i powiedzieć: okej, Boże, niech się dzieje tak, jak Ty chcesz. Kiedy modlimy się, niech się stanie Twoja wola, tak jak w niebie, tak i na ziemi, to oznacza, że uznajemy, że to, co się dzieje w niebie, jest właściwe i że chcemy tego samego tutaj na ziemi.
Oczywiście, skąd możemy wiedzieć, jak jest w niebie? Możemy to zrozumieć poprzez poznawanie Boga, kiedy spędzamy z Nim czas, kiedy otwieramy Pismo Święte, kiedy widzimy, co jest dla Boga ważne, kiedy czytamy różne księgi, które mówią o tym, jak będzie w przyszłości, jak będzie wyglądało nowe niebo, nowa ziemia, jaki porządek będzie panował. Również w Księdze Izajasza jest bardzo wiele fragmentów, które mówią o takim przyszłym porządku, kiedy Pan Bóg i jedynie On będzie władał tą planetą. I dopiero w tym momencie zaczynamy modlić się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Czyli daj nam to, czego potrzebujemy. Modlitwa skupiona na naszych potrzebach następuje jednak po uwielbieniu, po dziękczynieniu, po uniżeniu się przed Bogiem. Następnie jest część i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. To jest bardzo trudna część, ponieważ uzależniamy Boże przebaczenie, które dostajemy, od tego, co my zrobiliśmy względem innych ludzi. Jest mowa o tym, że mamy kochać bliźniego jak siebie samego, mamy kochać innych tak samo jak siebie. Mamy im przebaczać, mamy łagodnym, akceptującym, wybaczającym okiem patrzeć na ich wykroczenia. I od tego uzależniamy, czy Pan Bóg będzie tak patrzył na nas. To jest bardzo, bardzo ryzykowne. Pan Bóg chce dawać więcej i więcej, pragnie obdarzać nas następnymi łaskami, uzdrowieniem, uwolnieniem od różnych rzeczy, ale czy my, biorąc Jego łaskę, używamy jej tak, jak On to zaplanował? Czy my jesteśmy posłuszni w tym, co Pan Bóg do tej pory do nas powiedział i zrobił? Ta modlitwa jest równocześnie przypomnieniem sobie, co jest najważniejsze, że podstawą komunikacji z Bogiem, podstawą dobrej modlitwy jest posłuszeństwo, tak? Czyli nie tylko sobie porozmawiamy teraz i będzie tak milutko, ale później idę i Ojcze, robię to, co mi powiedziałeś, ponieważ Cię szanuję, ponieważ Ciebie kocham. Następnie jest powiedziane i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. Czyli pomóż nam przejść momenty, kiedy będziemy kuszeni. Chcemy być silni, chcemy odeprzeć to, co nie jest Twoją wolą, chcemy być Tobie posłuszni. Modlitwa kończy się słowami, albowiem Twoja jest potęga, królestwo i chwała na wieki wieków. Czyli kończymy znowu stwierdzeniem, że Bóg jest władcą mojego życia, że On jest moim królem, Jemu służę, do Niego się zwracam i przyjmę wszystko, co pochodzi z Jego ręki. Znowu jest to modlitwa uniżenia, modlitwa poddania, uznania, że Bóg wie lepiej i jest dobry dla mnie. I na samym końcu są słowa, albowiem Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki wieków. Amen. Ta część stwierdza, zamyka jak gdyby koło. Zaczynaliśmy tym, że Bóg jest wielki, potężny, Jemu się poddaje, On jest jedynie królem mojego życia. I kończymy również stwierdzeniem, że do Boga wszystko należy, że Jego jest królestwo, Jego jest chwała. Ja jestem tym wszystkim jedynie Bożym dzieckiem, które to uznaje i dostrzega. I zdaje się, Boże, na Ciebie, ponieważ Ty jesteś dobry i Ty jesteś królem całego wszechświata. Te słowa są bardzo ważne, ponieważ odchodzimy od modlitwy, kończymy ją takim stwierdzeniem, uznaniem w swoim sercu, że cokolwiek będzie pochodziło z Bożej ręki, to ja to przyjmę z pokorą, będę się cieszył Bożą dobrocią, bez względu na to, jak to wygląda w moich oczach, jak bardzo jeszcze jestem niezaspokojony, czy co bym chciał, a czego nie dostałem. Modlitwa Ojcze Nasz ma wiele elementów, które przed chwileczką żeśmy omówili, ale to nie znaczy, że w każdej naszej interakcji z Bogiem, w każdej naszej rozmowie muszą być od razu wszystkie z tych elementów. Czasami jest czas, żeby po prostu skupić się na Bożej chwale, na uwielbianiu Go, na tym, jak potężny jest, jak jest wspaniały. Czasami jest czas, kiedy powinniśmy dziękować Bogu i dostrzegać błogosławieństwo w naszym życiu. Czasami jest czas, kiedy powinniśmy po prostu poddać się Bogu i poprowadzić nas do wybaczenia naszym wrogom, osobom, które nas zraniły. Jednak za każdym razem, kiedy przychodzimy do Boga, aby coś uzyskać, musimy pamiętać, że On jest tym, który decyduje, jaki będzie kształt naszego życia. I kiedy to uznamy i uniżymy się, to nasze serce jest we właściwej pozycji, żeby móc odbierać od Boga błogosławieństwo, czy też strategię rozwiązania różnych naszych problemów. Ciekawa jestem, w jaki sposób Ty modlisz się najczęściej. Która z tych modlitw, tych elementów modlitwy Ojcze Nasz najczęściej gości w Twojej głowie, jak najczęściej zwracasz się
do naszego Boga w niebie. Proszę napisz w komentarzu, jestem bardzo tego ciekawa. I dziękuję Tobie, że obejrzałeś ten filmik. Zapraszam Ciebie do następnych. Do zobaczenia. Pa, pa.